Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. Kanał Radio Widzew możesz wspierać także bezpośrednio w serwisie YouTube. Kliknij przycisk wesprzyj, aby poznać szczegóły. Dobry wieczór, godzina 19, 21 listopada 2022 roku. Marcin Guzewicz oraz Mikołaj Janusik, duet znany i mam nadzieję, że lubiany, jak nie komentatorowo, to zapowiedziowo. Dzisiaj w zupełnie innej audycji, no bo nie ma póki co czego zapowiadać, do ligi daleko, ale trzeba trochę podsumować. Cześć Mikołaj. Cześć. Jezu, już się bałem, żeś mi się zgubił i cię nie ma i tak się zacząłem stresować, że wiesz, będę musiał to być sam. No właśnie, tak jak powiedziałem, nie ma czego zapowiadać, trzeba podsumowywać i tak dzisiaj robimy w sumie taki test pewien. Zobaczymy, jak będzie wyglądała frekwencja na tej naszej dzisiejszej audycji, bo jak dobrze wiemy, zaczęły się Mistrzostwa Świata i stwierdziliśmy, że nie będziemy tego robić w trakcie spotkań, tylko tak pomiędzy spróbujemy się wbić, także zaczynamy o godzinie 19 po meczu Holandii z Senegalem, a przed Stany Zjednoczone Walia bodajże dzisiaj, nie? Chyba tak to jest. Tak, właśnie się skończył mecz Holandii i teraz o 20 będzie USA-Walia, więc mamy godzinę, żeby się akurat idealnie wyrobić. Tak, żeby ogarnąć. Wiesz co, tak patrzę, wczoraj wpadły dwie bramki na tych mistrzostwach, dzisiaj było 8 w pierwszym meczu i teraz kolejne dwie, to już jest 12 bramek, nie? Wiesz, że widziałem z tego, uważaj, bramek dwie, te wczorajsze? A to... Nie, ani nie Anglia, dobrze. Iran, bo wiadomo, obowiązki zawodowe nie pozwoliły spotkania obejrzeć. A jak szedłem się szykować tutaj na przygotowanie podsumowania, to było jeszcze 0-0. Także widzisz, taki niefart troszeczkę, ale mam nadzieję, że później będzie ok. No i może to USA z Walią mi troszeczkę tam pozwoli obejrzeć jakieś bramki na tych mistrzostwach. Przynajmniej byłoby miło. No, ja akurat miałem przyjemność oglądania wszystkich, powiedzmy, że w większości, może nie pełne 90 minut, ale zawsze gdzieś tam ponad połowę się udawało obejrzeć, nawet tego meczu 14, więc fajnie, no i jeszcze dzisiaj jedno spotkanie czeka nas, więc zobaczymy. Tak, bo zobaczymy. W sumie to takie chyba najbardziej nieprzewidywalne może się okazać. No okaże. Zobaczymy, jak to tam będzie na tych mistrzostwach. Jutro najważniejsze spotkanie dla naszej kadry. Wiadomo, gramy z Meksykiem. Ale nie o kadrze i nie o mistrzostwach. Ta dzisiejsza audycja, bo ta dzisiejsza audycja będzie, tak jak wspomniałem, podsumowaniem. W ubiegłym tygodniu w czwartek Maćki Winczewski z Wojciechowskim przy twoim pewnym współudziale rozpoczęliście tą całą cykl i serię. Zaczęliście od bramkarzy, czyli wiadomo, no Henry Hrawas, bo nikt inny nie powąchał bramki w Widzewie w poprzedniej rundzie. No i naszym gościem był Henry Hrawas, no i to właśnie była ta twoja część, bo miałeś okazję porozmawiać z popularnym Heniem. No a dzisiaj będziesz miał okazję porozmawiać z naszym kolejnym gościem. Tym razem około godziny 19:15, za jakieś 12 minut połączymy się z Mateuszem Żyro. Taki dzisiaj będzie gość. Osoba, która gra u nas pierwsze pół roku i wydaje mi się, że gra nawet tak dosyć dobrze. Chyba jesteśmy zadowoleni z formy Mateusza, co? No, na pewno. Ja powiem szczerze, że byłem troszkę przy samym, może w tych pierwszych kolejkach to bardziej się obawiałem o Mateusza właśnie, bardziej niż o Czorbadzińskiego, a w sumie czas pokazał, że się myliłem i no, ten Żyro jest w tym momencie naszym podstawowym zawodnikiem, a Czorbadziński tak, no nie jest po prostu, więc tak, troszkę... tak mówiąc. Mówiąc tak króciutko, nie jest naszym podstawowym zawodnikiem aktualnie, natomiast Mateusz jest i Mateusz się dobrze spisuje. W ogóle jak ta obrona Widzewa nieźle gra, słuchaj, my mamy stracone 17 bramek przez całą rundę, jeżeli byśmy na to mieli spojrzeć. Więcej bramek chociażby ma stracone Pogoń Szczecin, bo 25, więcej ma Wisła Płock, bo 24, nawet Legia Warszawa z... do kimś takim w bramce jak Kacper Tobiasz, prawda, chyba aktualnie jeden z najlepszych polskich bramkarzy, no to też, znaczy polskich bramkarzy grających w Polsce, o może tak, prawda, bo wiadomo, że tam poza granicami kraju mamy troszeczkę chyba lepszych w tym fachu jeszcze, chociaż kto wie jak to będzie z Tobiaszem. 19 bramek straconych, 22 Stal Mielec, 23 Radomiak, no i potem są już drużyny z dolnej części tabeli, więc no wydaje się, że ta defensywa Widzewa naprawdę taki tworzy monolit. No i teraz pytanie, czy to jest powód dlatego, bo mamy kapitalnego bramkarza Henry Hrawas,
9 czystych kont na 17 spotkań, czy też no, to jest zasługa tak dobrego bloku defensywnego. Jakie jest twoje zdanie? No myślę, że i bramkarze, i defensywy na pewno. Ta nasza defensywa się bardzo dobrze sprawowała. Myślę, że nie mamy na co narzekać. No Mateusz Dżyro, czyli nasz dzisiejszy gość, to chyba najbardziej wyróżniająca się postać, chociaż też nie możemy zapominać o Kreuzriglerze, który no, zmienił swoją formę, swoje oblicze, można powiedzieć, w stosunku do tego, co było w pierwszej lidze. Mamy Serafina Szotek, który też był może nieskreślany, ale tak wielu, mam wrażenie, w niego wątpiło po samym ogłoszeniu tego transferu. Jako takiego piłkarza, który przychodzi z drużyny spadającej do pierwszej ligi i nawet tam nie był podstawowym zawodnikiem. No a w sumie wszyscy jakoś się wyrobili, można powiedzieć, i prezentowali się naprawdę nieźle w tej trójce. No jedynie na minus chyba Bożidar Czorbaczyński, jeśli tutaj mamy kogoś krytykować z tych naszych obrońców. No zobaczymy, no wiadomo, tam nie do końca chyba dobrze wszedł ten... w tą rundę, prawda, i w ten sezon, potem ten nieszczęsne spotkanie w Kaliszu, które spadła na niego fala krytyki, ale myślę, że o Bożidarze to sobie porozmawiamy też rzeczywiście później, bo będziemy też omawiać po kolei każdego z obrońców, który w tym Widzewie wystąpił. Ogólnie plan audycji jest taki, że teraz to sobie jeszcze tak troszeczkę porozmawiamy ogólnikowo odnośnie gry Widzewa w defensywie. Od między 19.15 a 19.35 będziemy w kontakcie właśnie z Mateuszem Dżyro. Ja nawet chwileczkę przed audycją dostałem jeszcze od niego potwierdzenie, że wszystko jest jak najbardziej w planach, także w porządku. A potem od 19.35 nasz niezawodny grafik radiowy Maciej Wojciechowski przygotował dla nas parę planszy statystycznych i na nich też się oczywiście skupimy, postarajmy sobie omówić. Szybkie pytanie do ciebie, odliczając wahadłowych, bo ich zdecydowaliśmy się wrzucić do jednak pomocników. Ilu zawodników Widzewa grało w formacji defensywnej w rundzie jesiennej? Ilu grało w formacji defensywnej? No to tak bym sobie policzył na szybko. Dżyro, Kreuzriegler, Czorbaczyński, Szota, Patryk Stępiński. No, kapitan. Kapitan, no i czy o kimś zapomniałem jeszcze? Chyba tak. No, jedna osoba. I Paweł Zieliński chyba. Nie, też Paweł Zieliński, tam... traktujemy go jako wahadło. No, a nie zagrał nic na półprawym? Nie, ale traktujemy go mimo wszystko jako wahadłowy. Aha, i będzie w następnym odcinku. W tym odcinku kto czwartkowym. Jeszcze zagrał? No to chyba jeśli chodzi o nominalnych obrońców, to wymieniłem wszystkich, tylko pytanie, czy ktoś nie był przesunięty na przykład na stopera. Nie. Mówimy o nominalnym obrońcy i takim, jakby cię naprowadzić, to taką ma fantazyjną fryzurę. Fantazyjną fryzurę? No. Ale mówimy o tej rundzie? O tej rundzie, oczywiście, a o której rundzie? To nie wiem, bo taki zdziwiony jestem, kurczę. No. No tu Janek Władek pisze Karol chyba. Nie, też nie mówimy o Karolu Danielaku. Fantazyjną. Dębiński. Brawo, nawet chciałem ci powiedzieć, że jest na zdjęciu, na grafice aktualnej, prawda? Także mógłbyś właśnie tam go gdzieś dojrzeć. No. Także no, jeśli tak, chodzi o to, mamy Adama Dębińskiego, także sześciu obrońców będziemy mieli dzisiaj do omówienia, o tych sześciu obrońcach sobie na pewno porozmawiamy. Jeżeli ja miałbym tak uszeregować ich od najlepszego, znaczy od najlepszego do najsłabszego, prawda, no mimo wszystko jednak Dębińskiego bym tutaj nie wrzucał, bo tam wiadomo trzy minuty on bodajże ma chyba tak naprawdę zagrane w Widzewie i to było to spotkanie w Mielcu, ale chyba najlepiej z defensywy Stępiński. Naprawdę szef, Mateusz Dżyro i Serafin Szota. I to będzie chyba ta trójka, która naprawdę kapitalnie, chociaż tu Kreuzriegler też swoje zrobił, prawda? Bo formę taką złapał, że no w porównaniu do tej pierwszej ligi to jego chyba można traktować jako największa przemiana. Tak, w ogóle jakoś przy tym jak omawiałem tych naszych obrońców pokrótce, to zapomniałem w ogóle o Patryku Stępińskim. No, o kapitanie zapomnieć, wiesz co. Tak, też oczywiście doceniam jego wkład w formę naszej drużyny, no bo to jest taki zawodnik, mam wrażenie, o którym trochę więcej mówiło się w poprzednim sezonie, bo wtedy on
no, zaczynał tą swoją przemianę względem tego, co było jeszcze wcześniej, a teraz już jakby tak można powiedzieć, że trochę przyzwyczailiśmy się do tego, że on dobrze gra i tak mam wrażenie, że jest trochę w cieniu innych, którzy teraz dopiero zaczynają wchodzić na ten najwyższy poziom, tak bym powiedział. No okej, okay, dobra, no to niech tak będzie. A właśnie, takie pytanie od razu może wybiegające troszeczkę w przyszłość odnośnie formacji defensywnej. Spodziewasz się, że w najbliższym okienku transferowym zakontraktujemy jakiegoś obrońcę jeszcze do rywalizacji, kto wie, może do pierwszego składu? Czy mimo wszystko jednak ci, co aktualnie są w drużynie, będą walczyli dalej wiosną? Jakie masz przeczucia odnośnie tego? Jeśli chodzi o tych takich typowych stoperów, to nie wydaje mi się, żebyśmy tutaj po kogoś sięgali. Prędzej wahadła, szczególnie lewa strona. To tutaj myślę, no, że tak, ale dzisiaj o wahadłowych nie rozmawiamy. A jeśli chodzi o stoperów, nie wydaje mi się, chyba że z kimś się rozstaniemy. Tutaj pierwszy, kto by przychodził na myśl, to oczywiście Bułgar. Czy ale tak myślisz, będzie, że zobaczymy. Czy wiesz, on też podpisał kontrakt, prawda? I nie spodziewam się, że po pół roku będziemy się rozstawiać wiesz, z człowiekiem. No, ale każdy, kto jakby nikomu się zimą kontrakt nie kończy, nie? Mhm. No tak, tylko że wiesz, pytanie. Wiesz, jak to jest u trenera Niedźwiedzia? Czasami są piłkarze, którzy odpalają po pół roku. A szczególnie ci, co z drugiej są za granicą. A pamiętasz TTH? No tak, to był chyba jedyny, który nie odpalił, ale ja nie wiem, czy jemu się chciało nawet odpalić, wiesz? A tak patrzę wiesz po co, tych innych zawodnikach, myślę, że im się chce. A jeżeli chodzi o TTH, to chyba był jedyny piłkarz, którego po prostu chyba się nie chciało. Przyszedł z łatką gwiazdy i chyba tego nie uniósł. No to w sumie ciekawe, że trener Niedźwiedź jakby nie widział w nim nawet potencjału na przemianę chyba, skoro tak go potraktował. Z perspektywy czasu raczej nie żałujemy. No, raczej na pewno nie. Jeden dobry mecz z Arką Gdynia, prawda? Więc wiesz, to tylko tyle. No ale tak, o tym co, dzisiaj. Czy to był jakiś fenomenalny mecz, to też no najlepszy w jego tam wykonaniu. Ale tak, zamykamy ten temat, bo to było dawno temu okay. I raczej nie chcemy wracać do tych czasów. Tym bardziej, że tamto spotkanie również było spotkaniem przegranym, więc nie ma co wracać. Skupmy się na tym, co jest aktualnie. Czyli co, mówisz, że raczej nikogo kontraktować do trójki stoperów nie będziemy. Być może ktoś odejdzie. Zobaczymy. Nie jest to, nie mówię nie, ale jednak uważam, że piłkarzom trzeba chyba dać troszeczkę czasu. Zresztą zapytamy dzisiaj Mateusza o współpracę z Żydarem, bo pamiętamy, że oni razem przecież grali też w Stali Mielec, więc jakby na to nie patrzeć, no tutaj powinna ta współpraca u nich lepiej wyglądać i to będzie też na pewno jedno z pytań do Mateusza. A tak porównując, bo wiesz, gra Widzewa opiera się między innymi na wychodzeniu z 5 metra bardzo mocno i trener Niedźwiedź wpaja. W stosunku do pierwszej ligi zmieniła nam się dosyć mocno defensywa. A wydaje mi się, że ci zawodnicy, którzy aktualnie grają w Widzewie, chyba szybciej pojęli to, co chciał zrobić trener Niedźwiedź, niż ci, co jeszcze bronili Widzewa w poprzedniej rundzie w pierwszej lidze. No na pewno tak. O to też Mateusza na pewno zapytamy, bo często się mówi, sam trener nawet powtarza, że ten system gry jest dość skomplikowany i zawodnicy potrzebują trochę czasu, żeby się do tego zaadoptować. Wydaje mi się, że na pozycji stopera jest to szczególnie ważne i tych detali może być najwięcej do nauki. No a właśnie chociażby Mateusz Żyro raczej nie wyglądał na kogoś, kto by potrzebował jakoś bardzo dużo czasu, żeby ten system załapać. No też tak sądzę. Drodzy słuchacze, ci, którzy aktualnie z nami są, tudzież przy playerze radiowym, tudzież przy YouTubie, jeżeli będziecie mieli oczywiście własne pytania do Mateusza Żyro, jako że audycja jest live, to możecie pisać na czacie i te najciekawsze postaramy się zadać, więc jeżeli coś będzie, czego my nie zadamy, a będziecie chcieli, to oczywiście jak najbardziej zapraszamy, wejdźcie w interakcję, podajcie swoje pomysły, swoje zapytania, być może nam coś uciekło, mamy przygotowane po swoim zestawie pytań, zarówno ja, jak i Mikołaj. Natomiast, tak jak mówię, jeżeli coś by nie padło, a chcielibyście zadać, no to oczywiście macie tutaj wolną drogę do tego. Będziemy czytać i będziemy jak najbardziej zadawać. Tymczasem widzę, że jest godzina 19:15, także myślę, że to jest ten moment, kiedy trzeba wykonywać to połączenie do Mateusza i zaraz zobaczymy, czy się połączymy. Słychać sygnał. Jest i drugi.
Halo? Witamy serdecznie, Marcin Guzewicz, Mikołaj Janusik, Radio Widzew. Cześć Mateusz. Witam, witam, dobry wieczór. Cześć, dzięki na wstępie za to, że przyjąłeś zaproszenie i znalazłeś czas dla nas, aby porozmawiać troszeczkę o tej minionej rundzie w Widzewie. Nie ma problemu, nie ma problemu. Super, bardzo się cieszę. Mateusz, powiedz mi w ogóle, ty już po urlopie tym takim po rundzie, czy jeszcze przed? Jak to wygląda teraz u was? W trakcie. Mamy do 4 grudnia mamy jeszcze wolne. Minął właśnie pierwszy tydzień, teraz w sumie drugi tydzień tego urlopu zaczynamy. Więc w trakcie cały czas. W trakcie, ale to co, wyjazd zagraniczny? Dodzwoniliśmy się do Polski czy za granicę? Nie. Akurat tu w domu spędzam teraz te dni, bo mam takich kilka przyziemnych spraw do załatwienia. A teraz jest dobry na to czas, bo w sumie jest listopad, zazwyczaj te urlopy były w grudniu, więc teraz wiadomo, wszystkie jakieś urzędy, nie urzędy, jakieś takie rzeczy, można te sprawy pozałatwiać, więc załatwiam na razie te sprawy, i siedzę tu w domu rodzinnym po prostu, nigdzie na razie urlopu nie planuję. Mateusz, powiedz mi, jak to będzie wyglądać, jeśli chodzi o przygotowania wasze teraz do rundy? Mówisz, że do 4 grudnia macie wolne, potem wracacie, treningi, tam widziałem parę sparingów, a potem chyba kolejna przerwa, tak? To będzie to takie łamane przygotowania do rundy? Dokładnie. No sztab nasz szkoleniowy zdecydował się na taki wariant. Niektóre kluby też mają tak, że trenują na przykład teraz do końca listopada i cały grudzień mają wolny, czy te 3 tygodnie w grudniu. No u nas tak się zdecydowano, że mamy właśnie teraz te kilka tygodni, potem znowu wracamy, trenujemy, gramy te sparingi i na święta Bożego Narodzenia wracamy jeszcze do domów na te urlopy i po nowym roku zaczynamy już przygotowania takie konkretne. No właśnie, bo te przygotowania będą dosyć krótkie. Liga, jakby na to nie patrzeć, startuje końcem stycznia, bodajże chyba 27-28 stycznia, tak mi się chyba kojarzy. Te pierwsze spotkania już będą, nasze oczywiście z Pogonią tak. Szczecin. Więc to też takie troszeczkę chyba łamane. Chyba nie miałeś jeszcze okazji aż w taki sposób się tak intensywnie przygotowywać do następnej rundy. No nie, dokładnie. No wszystko przez ten mundial, wiadomo, ta sytuacja jest tym spowodowana. Dlatego myślę, no większość z nas, zawodników, pierwszy raz ma taką przerwę i będzie w takim planie, schemacie tych przygotowań, ale no też myślę, tak krótkie będą te przygotowania, ale dlatego też mamy właśnie przerywane te urlopy i te treningi, że wracamy jeszcze właśnie potrenować w tym grudniu, żeby ten organizm, żeby te mięśnie, ta nasza wydolność tak nie spadła przez te urlopy, a żeby cały czas ona była podtrzymana i w dobrej dyspozycji, żeby tych przygotowań już tych konkretnych takich docelowych na pierwszy mecz ligowy nie zaczynać od zera, tylko już z jakiegoś określonego pułapu. Okej, wszystko tutaj jest dla mnie jasne. Wiesz co, zanim przejdziemy sobie do takiego stricte podsumowania tego, co wydarzyło się przez ostatnie pół roku w Widzewie, szczególnie w formacji obronnej i u ciebie, to pytanie od razu z czatu, ponieważ Tomek z Radogoszcza pyta: Mati, czy oglądałeś mecz Anglia-Iran? Jeśli tak, to ile byśmy wpakowali bramek irańskiej obronie? Oglądałem, szczerze powiedziawszy, oglądałem pierwszą połowę, bo jak już było te 3-0, to już było wiadomo, że jest pozamiatane. No Irańczykom zdecydowanie nie wyszedł ten mecz. Zdecydowanie ten mecz im nie wyszedł. No, szczerze mówiąc, zastanawiałem się, bo wiadomo, to jest mundial, najlepsze drużyny z danych kontynentów na świecie, czy czemu jest aż taka duża dysproporcja. No ale może po prostu, wiadomo, no to taki wynik, ale może po prostu Irańczykom mecz nie wyszedł. Czy może stres, nie wiem co, i może to był taki po prostu jednorazowy wypadek i już następny mecz zagrał lepiej. Ale to co, Widzew jest lepszy od Iranu, od kadry Iranu, czy nie? Jak? No w sumie w tej kadrze Iranu nie grają tacy przypadkowi zawodnicy, bo jest tam kilku zawodników, co grają. Ale uciekasz od odpowiedzi, patrz. W europejskich ligach, ale nie, tak, jakbyśmy się zmierzyli, no to na pewno byśmy powalczyli. No, tak, bez szans nie jesteśmy, tak, oczywiście. No to my się też w tej rundzie pokazaliśmy w sumie, że aż takiej ogromnej, wiadomo, była ta porażka z rozgórnikiem, ale jakichś takich dysproporcji między nami, wiadomo, Beniaminkiem, a tym drużyną z czołówki, co grają już
Kupę lat i walczył o trofea, dłużej nie było, tak? W każdym meczu w sumie graliśmy jak równy z równym. No tak, no widzę, w rewelacją jesieni został okrzyknięty i wiadomo, no między innymi też i twoja w tym zasługa. Mateusz, cofamy się w czasie o pół roku. Dostajesz propozycję przejścia do Widzewa. Jak to w ogóle wyglądało, jakbyś mógł troszeczkę kulisów zdradzić, bo wiadomo, to jest to, co Tygryski, a szczególnie kibice lubią najbardziej. No tak, jeszcze jakiś sygnał dostałem, jak Widzew walczył o awans. Właśnie menadżer się mnie pytał, że przy awansie może właśnie być temat, jak to się mówi, z Widzewa. To tak właśnie przełom jeszcze kwiecień, maj był. I mówię, okej, zobaczymy, jak się sytuacja potoczy. No i potem już po awansie, gdzie skończyły się sezony pierwszej ligi Ekstraklasy, to już wtedy miałem takie, można powiedzieć, konkret z Widzewa i wiadomo, no, było, trzeba się było zastanowić, jaką to decyzję podjąć, bo wiadomo, że te życie piłkarza to też, gdzie są te wybory, gdzie jeden nieraz wybór dobry lub zły może zadecydować, że ta twoja kariera czy też przygoda potoczy się w takim, a nie innym kierunku. Dlatego przemyślałem to i też menadżer mnie przekonywał. W sumie wszyscy, no wiadomo, jaki to jest klub. Ja miałem tylko, szczerze powiem, obawy, bo wiadomo, że jest Beniaminek. Medialnie przecież też wiemy, że wszyscy nas skazywali na pożarcie w tej lidze, ale gdzieś rozmowa z władzami, czy rozmowa przede wszystkim z trenerem. Też kilka meczów Widzewa oglądałem w pierwszej lidze. Trener też mi wysyłał wideo z gry i generalnie z zachowań obrońców w jego systemie gry, co też było dla mnie bardzo ważne, bo też patrzyłem na rozwój piłkarski. No i to w sumie zadecydowało, że zdecydowałem się na ten ruch, a wiadomo już o kibicach i otoczce i o całym klubie, no to nie muszę nic mówić, bo wszyscy Polscy wiedzą, jak Widzew jest postrzegany i jaki ma kibiców. Dobra, o kwestiach kibiców na pewno jeszcze dzisiaj porozmawiamy, natomiast wróćmy do tej Stali Mielec, bo ty przyszedłeś do Widzewa właśnie stamtąd i przyszedłeś z kolegą w sumie z drużyny, z bloku defensywnego, czyli Bożydarem Czorbadzińskim. Powiedz mi, wy żeście wiedzieli o tym, że razem trafiacie do Widzewa, rozmawialiście? Gdzieś tam takie informacje między sobą wymieniliście, czy to była totalna niespodzianka, że zarówno ty, jak i Bożydar jednak... Czy Bożydar też właśnie jeszcze przed, pamiętam, przed ostatnim meczem mówił, że ma zainteresowanie ze strony Widzewa, ale to tylko to zainteresowanie. Więc wiedziałem, że jest gdzieś w kręgu, w orbicie zainteresowań klubu, ale ja przyszedłem pierwszy i wtedy jeszcze pamiętam, rozmowy były prowadzone z Bożydarem. Oczywiście jak już byłem te kilka dni, to się mnie pytał, jak klub, jak pierwsze wrażenia i tak dalej, więc to takie kompletne zaskoczenie to nie było. Okej, w porządku, dobra. No to tu mniej więcej mam to, co chciałem od ciebie usłyszeć. Powiedziałem, że przejdziemy na chwileczkę do tych kwestii kibicowskich. No nie oszukujmy się, ty jesteś z Warszawy i wychowankiem Legii Warszawa. Nie było gdzieś tam z tyłu głowy, że tutaj widzę, jak zostaniesz jednak odebrany przez kibiców? Znaczy, powiem szczerze, tak. Byłem tego świadomy, że mogą być, że różnie mogą być przyjęte, tak? I źle, i dobrze, więc miałem tego świadomość, bo właśnie wiadomo, że jestem wychowankiem, ale też w historii zdarzało się kilka transferów pomiędzy tymi klubami. Ja też nigdy za sobą mostów nie paliłem, ani jakichś takich słów odnośnie żadnego klubu nie wypowiadałem. Dlatego no wiadomo, no, gdzie się wychowałem, skąd pochodzę, ale tak jak też w pierwszym wywiadzie mówiłem, ja nie słowami, a czynami będę chciał sobie zapracować na jakiś szacunek i na docenienie ze strony fanów. No i też wychodzę z tego założenia, że właśnie boiskiem i czynami zdobywać te zaufanie, jakiś szacunek, takie rzeczy.
Przypomnij mi proszę Mateusz, bo w sumie to teraz nie pamiętam. Ten sezon, gdy Widzew był w trzeciej lidze i mierzył się z rezerwami Legii Warszawa, ty miałeś okazję grać w Sercu Łodzi już wcześniej, czy nie? Tak. No to wtedy przegraliśmy 3-0. 3-0, to już chyba kojarzę, bo tam były dwa spotkania, jedno 3-2, a drugie 3-0 chyba było, prawda? I obydwie były porażki, tak, ale to tak, mówisz tak, o tym, tak, tym tak. O tym drugim spotkaniu. Okej, okay, co myślałeś, że kurczę, za parę lat jednak to ty będziesz na tym stadionie jednak tą czerwoną koszulkę przywdziewał i... oczywiście, że wtedy to jeszcze tak odległa perspektywa była, że na pewno nie... O tym nie myślałem. No, na pewno też wtedy był ewenement, bo to była trzecia liga, wiadomo, stadion wypełniony po brzegi. My jeszcze młodzi wtedy zawodnicy, głównie w rezerwach, to na Legii nie mieliśmy nigdy okazji grać, więc to takie nasze w sumie pierwsze doświadczenie z takimi trybunami i z taką atmosferą wtedy, więc to na pewno było fajne przeżycie. Wynik był zły, a wiadomo, że no, piłka jest jaka jest, pisze różne scenariusze, dlatego wyszło tak, że dzisiaj jestem zawodnikiem Widzewa i się z tego cieszę. Okej, Mateusz, ode mnie jeszcze dwa pytania i oddam głos Mikołajowi. Powiedz mi, bo przed, nie wiem, ty kontuzji doznałeś chyba gdzieś w okolicach października, prawda? Dobrze kojarzę? Albo koniec września. Tak mi się... Koniec września, chyba początek października, prawda? Nie, bo o co chodzi? Krążyły pewne plotki, prawda, w środowisku o tym, że ponoć byłeś na radarze u Czesława Michniewicza do takiego szerokiego powołania na te mecze Ligi Narodów, które były. Powiedz mi, czy to do ciebie dotarło i czy cokolwiek wiesz na ten temat, czy nie? Czy to jest po prostu gdzieś tam plotka, bujda i tak dalej? Nic mi, szczerze mówiąc, na ten temat nie wiadomo. Bynajmniej ja żadnego kontaktu ze strony reprezentacji nie miałem. Okej, w porządku, no bo tak jak mówię, gdzieś takie plotki chodziły i mówię, o, będziesz naszym gościem, to zapytam, bo być może coś, wiesz, gdzieś tam jakiś sygnał się pojawił i tak dalej. No dobra, w porządku, no to ostatnia kwestia ode mnie. Plany na przyszłość Mateusza Żyro, jak widzi swoją przyszłość? No najbliższa to wiadomo, walka o najwyższe cele w Widzewie chyba w tym momencie, a dalej? Szczerze mówiąc, ciężko, to jest może banalna odpowiedź, ale ciężko coś w futbolu planować, bo generalnie jak coś planujesz, to najczęściej są to plany, wiadomo, piękne i jakieś takie mocniejsze, wysokie, i wtedy zazwyczaj dostajesz tak od życia obuchem, że coś się takiego wydarza. Dlatego teraz mam tylko najbliższy plan i to mówię całkiem szczerze, przygotować się do najbliższej rundy jak najlepiej, być w jak najwyższej formie. Oczywiście kapitalnie by było utrzymać to miejsce, które obecnie znajdujemy i przede wszystkim podtrzymać tę naszą dyspozycję z tej rundy jako drużyna, a osobiście to być zdrowym i grać jak najwięcej i oczywiście jak najlepiej. A aktualnie mam kontrakt półtora roku jeszcze z opcją przedłużenia o rok, więc takie są moje najbliższe plany. Super, fantastycznie. Dobra, to z mojej strony Mateusz wszystko. Teraz zostawiam ciebie z Mateuszem. On myślę takie jeszcze bardziej szczegółowe będzie miał pytania. Także Mateusz, oddaję ci głos. Mikołaj, jasne, przepraszam. Dzięki. Mikołaj, tak. Wiesz co, ja chciałem jeszcze wrócić trochę do tych kwestii taktycznych, bo mówiłeś o tym, że kontaktował się z tobą trener Niedźwiedź. Jak u ciebie w ogóle przebiegła ta nauka tego systemu gry trenera Niedźwiedzia? Bo często sam trener podkreśla, że zawodnicy potrzebują trochę czasu, żeby wszystkie te aspekty załapać, no ale ty raczej nie wyglądałeś na kogoś, kto by tutaj musiał jakoś się tego długo uczyć, no tylko wszedłeś i od razu po prostu wyglądałeś na boisku dobrze. Tak. No tych informacji było dość sporo. Na pewno też łatwiej mi było, gdyż w Stali Mielec kilka założeń i kilka zachowań obrońców było podobnych. Asystent aktualny teraz trenera Niedźwiedzia, trener Szweda, pracował kiedyś z aktualnym trenerem Stali Mielec, trenerem Majewskim. Więc gdzieś te filozofie i te właśnie zachowania, sposób gry w niektórych aspektach były podobne, dlatego na pewno przez to było trochę łatwiej to wszystko wdrożyć.
A poza tym myślę, że jestem taktycznie dość świadomym zawodnikiem i takie też czysto teoretyczne rzeczy, które należy przyswoić, nie stanowią dla mnie kłopotu. Aczkolwiek no, w praktyce też to było, bo było trochę czasu na przygotowania i na treningach też trener dużo czasu obrońcom poświęcał i z treningu na trening przekazywał te wiadomości i myślę, że właśnie dość szybko to załapałem, czego trener ode mnie wymaga. A na której ty pozycji w tym bloku obronnym czujesz się najlepiej? No bo miałeś okazję grać bardziej na boku i też jako ten centralny stoper. Czy nie ma to dla ciebie różnicy? Szczerze mówiąc, nie ma znaczenia. Na boku zawsze gdzieś tam więcej można w ofensywie pomóc zespołowi. Na środku jesteś tak bardziej już ty typowo od defensywy. Mniej tych szarż możesz do przodu przeprowadzać, ale tu i tu naprawdę czuję się dobrze i nie ma dla mnie znaczenia. A który mecz z tych dotychczasowych w tej rundzie wskazałbyś jako najlepszy w twoim wykonaniu? No bo było sporo takich naprawdę niezłych meczów i jestem ciekawy, czy wskazałbyś któryś konkretny jako ten najlepszy? Myślę, że ze Śląskiem Wrocław i może z Wisłą Podhal, bo ze Śląskiem Wrocław myślę, że to były takie mecze z Płockiem, szkoda, bo tam wtedy z końcówce taki karny był dość kontrowersyjny, wątpliwy. No chyba nie do końca słuszny. No, szkoda, że wtedy też straciliśmy bramkę, bośmy mieli jeszcze jedno więcej czyste konto, ale myślę, że dwa w sumie takie mecze, gdzie no, Wisła Płock wtedy nacierała dość mocno i dużo wrzutek też było, więc wtedy można było się wykazać. Tak, miałeś chyba w tym meczu w ogóle jakąś taką kluczową interwencję, która praktycznie zapobiegła utracie gola. Już nie pamiętam, jak to do końca wyglądało, ale no wtedy zdecydowanie piłkarzem meczu można cię było z czystym sumieniem nazwać. Ale mam jeszcze dla kontrastu pytanie mniej przyjemne z czatu tym razem. Z którego meczu jesienią jesteś najmniej zadowolony i chętnie się zrewanżujesz w rundzie wiosennej? Najmniej zadowolony jestem meczu z Piastem Gliwice, bo wtedy w sumie wszedłem na krótki moment i źle się zachowałem przy bramce. Mogłem się wtedy zdecydowanie lepiej zachować, więc z tego jestem najbardziej niezadowolony. Jeszcze chciałem zapytać o ten okres, w którym byłeś kontuzjowany. Ta kontuzja niby nie groźna, szybko się z nią uporałeś, ale później Serafin Szota zajął twoje miejsce na boisku i chyba no na trochę dłużej musiałeś na tej ławce usiąść i to chyba taki trudny okres dla piłkarza, gdzie byłeś przed kontuzją w formie, pechowa kontuzja, a później nie możesz wrócić do gry, no bo kolega jest, z jednej strony to cieszy, że drużyna sobie dobrze radzi, ale z drugiej strony ty nie możesz grać. No tak, wiadomo, że zawsze właśnie to jest taki czas, gdzie zawodnik przychodzi trudniejszy moment, gdzieś tam właśnie kontuzja wypada z obiegu, gdzie wcześniej było dość fajnie, no ale no taki też jest futbol, taki jest jego element właśnie, że czasem nieszczęście jednego, szczęście drugiego. No i ja powiem szczerze, że no, trzeba takie stany rzeczy po prostu przyjmować, dawać sygnał trenerowi na treningach, czy nawet jak się wchodzi z ławki na chwilę. Trener też cały czas dawał mi do zrozumienia, że mimo, że siedzę na ławce, to cały czas na mnie liczy, co też było dla mnie bardzo ważne. Cały czas byłem w gotowości do gry, a ja też jestem takim człowiekiem i uważam, że takimi wartościami się trzeba też właśnie kierować, że życzyć wszystkim przede wszystkim z drużyny jak najlepiej, dlatego cieszyłem się też, że nam szło, że chłopaki dobrze grali, a wiedziałem, że z czasem po prostu szansa tak czy siak nadejdzie i po prostu muszę być
cały czas gotowy, no i tyle. I tyle, robić swoje i tak jak mówiłem, no takie rzeczy w piłce się zdarzają, a na pewno nie chodziłem do trenera i pytałem, co się dzieje, no bo no nie miałem wiadomo żadnych argumentów, bo drużynie super szło i tak jak powiedziałem, z tego się też bardzo cieszyłem i po prostu tylko starałem się być w jak najlepiej, no jak najlepszej dyspozycji, że jak ta szansa nadejdzie, to żeby ponownie wskoczyć. No ale później był taki moment już pod koniec rundy, gdzie jednocześnie i ty, i Serafin byliście na boisku i ta współpraca też się chyba całkiem nieźle układała. Tak. No z Serafinem na pewno mamy dobrze się czujemy grając ze sobą. Czujemy się bardzo dobrze, więc trener znalazł dla nas obu miejsce w składzie i właśnie dobrze nam się grało, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłej rundzie. Mam jeszcze takie pytanko, które zadałem także Henrichowi Rawasowi, kiedy gadaliśmy parę dni temu. Czy wskazałbyś takiego napastnika w Ekstraklasie, przeciwko któremu najtrudniej się grało w tej rundzie? To teraz muszę się. Który jakoś najwięcej ci krwi napsuł, powiedzmy, i pojedynki z nim były najcięższe. Na pewno mieliśmy problem w meczu z Radomiakiem, z napastnikiem Radomiaka Maurideszem, gdzie oni grali często o długie piłki i on bardzo dużo tych główek gdzieś tam strącał za siebie. Wiadomo, z tego nic później nie wynikało, bo się dobrze asekurowaliśmy. Ale z nim na pewno mieliśmy takie duże fizyczne, on był bardzo mocny fizycznie, dobry timing i takie kłopoty w powietrzu. No a tak z gry, to no, chyba też Podolski nam napsuł właśnie trochę krwi wtedy w tym meczu, bo zrobił te dwa gole, ale tak. No i chyba Pajszoł na początku sezonu, no bo on wtedy zrobił różnicę tak naprawdę i wygrał lechi mecz. A jeszcze wróciłbym na chwilę do tego meczu w Zabrzu, bo tak mnie zainspirowałeś tym Podolskim. Co tam się w ogóle stało? Dlaczego była taka dysproporcja między tym, co prezentowaliście, do czego przyzwyczailiście w ogóle w tej rundzie, porównując do tego, co zagraliście w Zabrzu? No bo kompletnie nieudane to spotkanie. No zgadza się. No, po meczu też się zastanawialiśmy, czemu tak to się wszystko potoczyło. Wiadomo, wynik fatalny, jednak trzeba sobie powiedzieć, to też nie był taki mecz, żeby to jakiś walec się po nas przejechał. W takim sensie mówię gry, że byliśmy zdominowani, że nie mogliśmy wyjść z własnej połowy, czy z własnej szesnastki. Praktycznie stuprocentowa wtedy skuteczność Górnika w tej pierwszej połowie, szybko sobie ułożyli mecz, jedna, druga bramka szybko, pod koniec tej pierwszej połowy trzecia, no i w drugiej już zaczęliśmy lepiej grać, były też okazje, tak pamiętam, Pawłoś miał z głowy, czy dwie takie sytuacje z głowy, gdzie tam ich bramkarz bardzo dobrze interweniował, więc może być, gdybyśmy wtedy jeszcze złapali tam ten kontakt, to ten mecz by się lepiej ułożył, ale no takiej, szczerze powiedziawszy, no genezy, dlaczego akurat tego nie wyszło, no to widzieliśmy oczywiście, jakie błędy popełniliśmy, ale czemu tak wyszliśmy i od razu tak dostaliśmy te ciosy, no to wtedy na gorąco ciężko nam to było stwierdzić, ale na szczęście tylko jeden mecz nam taki się przytrafił, więc oby już w drugiej rundzie taki mecz nam się nie powtórzył. Tak, no można powiedzieć, że wypadek przy pracy, bo runda zdecydowanie bardzo udana. Z mojej strony to chyba wszystko, chyba że Marcin, masz jeszcze może na koniec jakieś pytanie do Mateusza? Tak, ja zadam ostatnie dwa pytania i będziemy, Mateusz, kończyć. Dziękuję za lekkie przyciągnięcie. Mówiliśmy się na 35, ale fajnie się rozmawia. A jeszcze jedno pytanie z czata. Czy Mateusz mieszka w Łodzi, czy wraca codziennie do stolicy? Bo był taki piłkarz kiedyś. Nie dałbym rady tak codziennie dojeżdżać, tym bardziej, że treningi są naprawdę wymagające. Nawet normalnie już w tygodniu, jak jest sezon.
Dlatego myślę, że jakbym tak codziennie jeździł, to fizycznie po prostu nie dał rady i zaczął jakieś kontuzje często łapać. Aha, nie, dlaczego między innymi pewnie to pytanie, bo jest taki piłkarz Widzewia, co prawda teraz gra w rezerwach, mowa tutaj oczywiście o Danielu Munce, on jak był u nas w pierwszej drużynie, to dojeżdżał cały czas z Warszawy i pamiętam, że jeden z trenerów się o to mocno wkurzał, prawda, i powiedział, że odsunie go od składu, dopóki nie przeprowadzi się do Łodzi, no i tam potem takie różne historie jeszcze wychodziły, prawda, granie w kotka i myszka, ale to stare czasy zamierzchłe. Dobra, Mateusz, ostatnia kwestia i to jest pytanie ode mnie, powiedz mi, według ciebie, czy Widzew zmienia cel na ten sezon, czy dalej walczy o utrzymanie? Jednak trzeba mierzyć jak najwyżej, ale myślę, że ten cel powinien być na początku jak najszybciej, żeby matematycznie to utrzymanie było i potem już mierzyć jak najwyżej. Super, bo to w takim wypadku życzymy Wam jak najszybszego tego utrzymania. Ja co prawda utwierdzę, że ono już jest w tym momencie wykonane, bo naprawdę to jakiś kataklizm by się chyba musiał wydarzyć, żeby go nie było, ale okej, dobijmy do tych magicznej bariery 40 punktów, a wtedy mierzmy oczywiście jak najwyżej. Mateusz, serdeczne dzięki za to, że byłeś dzisiaj naszym gościem. Podsumowanie rundy 2022-2023 jesień o obrońcach. Mateusz Żyro, nasz gość. Dzięki serdeczne i dobrego wieczoru Ci życzymy. Dziękuję bardzo wzajemnie. Miłego wieczoru. Cześć. Cześć. To był właśnie Mateusz Żyro, czyli no, środkowy obrońca Widzewa. Myślę, że taka rozmowa dosyć ciekawa, fajna, sporo można się było o niej dowiedzieć. Ja patrzę natomiast na zegar i mamy godzinę 19:41, także zostało nam dosłownie 19 minut na omówienie tych grafik, na którymi się tak napracował Maciek Wojciechowski, także myślę chyba, Mikołaj, że będziemy powoli do tego przechodzić, co? No tak, jak najbardziej, trzeba dobra, omówić. To ruszamy w takim wypadku z pierwszą grafiką, którą tutaj mamy przygotowaną. To jest takie na początek zestawienie, czyli podsumowanie rundy top 15 obrońców Ekstraklasy według odbiorów, przechwytów oraz przejęć, no, czyli to, czego się obrońców rozlicza tak naprawdę, to czego się od nich oczekuje. I co ciekawe, pomimo tego, że mamy tak mało bramek straconych, tak dobrze grała u nas defensywa, nie ma w 15 ani jednego zawodnika Widzewa. Jesteś tym trochę zaskoczony, czy nie? Myślę, że trochę tak, ale z drugiej strony to też jest tylko taka statystyka, która nie do końca zawsze ma przełożenie na to, jak... To znaczy, no, nie zawsze ta statystyka odbiorów ma przełożenie na to, jak ci obrońcy realnie się na boisku prezentują i jak można ich ocenić za występ, więc myślę, że jest to pewne zaskoczenie, ale też nie przykładałbym do tego jakiejś wielkiej wagi. Wiesz, może być też tak, że nasi obrońcy jednak mało odbierają, mało przechwytują, mało mają tych piłek, które przejęli, prawda, bo więcej tutaj jednak musi mimo wszystko jednak nasz bramkarz, prawda, potem bronić. Jakby na to nie patrzeć, Henry Hrawas jest jednak bramkarzem z najwyższą skutecznością obron. Tak, no z drugiej strony nasi obrońcy też, może to jest kwestia tego, że Widzew jednak przy tej piłce stara się utrzymywać. Z drugiej strony ja też patrzę na to, że co z tego, jak ktoś robi 18, powiedzmy, odbiorów na meczek, później zrobi jednego babola, mówiąc kolokwialnie, i straci jego drużyna bramkę, więc myślę, że to nie ma co też się do tego jakoś bardzo przywiązywać. Okej, w porządku. Przejdźmy sobie do drugiej statystyki. Tym razem mamy top 15 obrońców Ekstraklasy względem odbiorów, przychwytów, przejęć, ale tu jest chyba błędny podpis zrobiony, bo tu bardziej chodziło odnośnie indeksu. Pamiętasz, co mówiliśmy? Czy Bożidara Czorbadzijskiego ktoś zepchnie z pierwszego miejsca, pomimo tego, że ten zawodnik nie gra? I zobacz, na miejscu 11 się jednak znalazł wśród wszystkich zawodników, ale to jest po kłosie początku rundy i tego, jak on na początku punktował, czy gdzieś tam te indeksy łapał wysokie, a potem oczywiście przestał grać, no bo gdyby grał częściej, no to prawdopodobnie z tej klasyfikacji by spadł. Natomiast to, co mocno rzuca się tutaj w oczy, to jest drużyna Rakowa Częstochowa. Czterech zawodników z defensywy, czyli Zoran Arsenicz, Stratosz Sfarnas, Milan Rundic i Bogdan Rakowitan. Czterech stranieri tak naprawdę kręci wyniki pod prawie 250 punktów. No więc to tylko pokazuje, że jednak ta obrona w Rakowie Częstochowa to jest naprawdę no, na wysokim poziomie i to chyba trzeba tutaj przyznać. No zdecydowanie, to też pozycja Rakowa w tabeli i fakt, że
Można powiedzieć, że no cud by się musiał stać, żeby oni w tym sezonie nie wygrali mistrzostwa. Też myślę, że no jakby uzasadnia tę postawę. No i trzeba im to oddać na pewno. No, zbudowali bardzo dobrą drużynę i pną się w tej tabeli, uciekają drużynom, które jakoś próbują ten Raków gonić, ale no myślę, że raczej bezskutecznie w tym sezonie już. Okej, okay, dobra. Przejdźmy sobie, mamy 15 minut, przejdźmy w takim wypadku do pierwszego obrońcy. Tym razem będzie to nasz gość, Mateusz Żyro. Jeżeli chodzi o jego statystyki, prezentują się następująco. Instat Index 207. No tam jak widzieliście, żeby dostać się do tej klasyfikacji top 15, trzeba byłoby kręcić w granicach około 230 punktów. No więc troszeczkę mu zabrakło, no ale 15 występów jednak zanotowanych. Minus 1070. Z Mateuszem Żyro, no to 1,53 punktu na mecz, czyli troszeczkę słabiej niż to, co prezentujemy teraz, bo przypomnę, nasza statystyka, jeżeli chodzi o kwestię zdobyczy, to jest gdzieś w granicach 1 pod 1,80. Żadnej bramki nie strzelił Mateusz Żyro, chociaż był blisko, pamiętam, w jednej sytuacji. Asysty też raczej nie ma, ale to nie jest raczej zawodnik do asyst, bo to jest wysoki wieżowiec, więc jak już to na wrzutkę gdzieś tam próbować gdzieś tam tą piłkę grać. Jeśli chodzi o stracone gole, 1,13 na mecz, ale to co tutaj jest na pewno dobre, to jest wygrane pojedynki 60%, czyli ponad połowa pojedynków jest wygrywana przez Mateusza. I co ciekawe, dokładność podań na poziomie 90%, ale tę dokładność podań na poziomie 90% myślę, że też bierze się z tego, że widzewiacy wychodzą spod 5 metra tą krótkimi podaniami, czyli łapią gdzieś na wysokim pressingu drużynę przeciwnika, no i tymi podaniami potem próbują rozmontować tą grę i przedostać się w następną strefę, ale to też pokazuje, jak dokładnie trzeba grać, żeby to wychodziło. No i jeżeli my mamy dokładność podań na poziomie 90% u środkowego obrońcy, no to według mnie jest to naprawdę bardzo dobry wynik. Przejęcia, przechwyty, odbiory, czyli właśnie ta statystyka, w której żadnego widzewiaka nie było, tam na 16 było u najniższego piłkarza, na 15 miejscu Benedikt Zech, bodajże 16 przechwytów, no to jeśli chodzi o Mateusza 9,93, czyli sporo odstaje, straty piłki 2,20, odzyskane 4,60, a żółte kartki tylko i wyłącznie dwie, natomiast jak dobrze wiemy, można było niedawno też przeczytać chociażby na WTM-ie, widzewiacy są dżentelmenami, prawda, jeśli chodzi o polską ekstraklasę, no klasyfikacja fair play wypada u nas najlepiej. Krótki komentarz z swojej strony do liczb Mateusza? No na pewno robi wrażenie ta dokładność podań na poziomie 90%, bo to nie jest raczej też tak, że tych podań jest mało i dlatego ta dokładność jest tak duża, no bo ci obrońcy w systemie gry Janusza Niedźwiedzia muszą tą piłką umieć operować, muszą umieć wyprowadzać piłkę i na pewno ta dokładność po prostu robi wrażenie. Mateusz, no solidna runda na pewno, bardzo dobry transfer i oby tak też zostało wiosną. Myślę, że możemy jeszcze mieć z niego sporo pożytku. Dobra, przechodzimy do następnej osoby, czy tym razem nasz kapitan Patryk Stępiński, numer 95. Jeżeli sobie spojrzymy na jego liczby, to teraz zobaczymy, jak one się będą prezentowały na tle chociażby właśnie Mateusza. Instat Index 218 punktów, czyli już jest wyższy. No występów też więcej, 17. No i co ciekawe, Patryk Stępiński jest jednym z niewielu piłkarzy, który wystąpił we wszystkich spotkaniach ligowych Widzewa. On nie zagrał tylko w spotkaniu pucharowym z KKS-em Kalisz, a tak to ma wszystkie spotkania zaliczone. Co prawda nie jest to pełna liczba minut, bo schodził gdzieś tam w drugiej połowie parę razy w końcówce spotkań, ale mimo wszystko we wszystkich spotkaniach tej murawy powąchał. No i to też pokazuje. Minuty 1632, no i średnia punktów 1,71 na mecz, no czyli dokładnie tyle, ile ma Widzew. Goli 0, asysta 1. Próbuję sobie przypomnieć, gdzie ta asysta Patryka Stępińskiego była. Ja nie wiem, czy to nie była... W Gliwicach do Jordiego. A, w Gliwicach do Jordiego, dokładnie. Widzisz, mi na początku myślałem, że to była asysta do Lipskiego w meczu z Legią, ale nie, to tam jednak nie. Czyli asysta do Jordiego Sancheza, to bardzo istotna. Jeśli gramy z Patrykiem, no to jedna bramka na mecz.
Wygrane pojedynki 62%, czyli troszeczkę więcej w stosunku do Mateusza. Dokładność podań 87%, czyli bardzo, bardzo, bardzo blisko, czyli to już jest naprawdę fajnie pokazywane te statystyki, bo to już pokazuje, że tych dwóch zawodników gdzieś mniej więcej na jednym poziomie tutaj gra. Przyjęcia, przechwyty, odbiory, no już jest ich więcej, 11,71, ale do tych 16 w top 15 nadal brakuje. Straty piłki 3,94, odzyskane 5,65, tylko i wyłącznie jedna żółta kartka, teraz nawet nie jestem w stanie sobie przypomnieć, gdzie ona została zdobyta. Także kolejny dżentelmen na boisku, no i wydaje mi się, że nawet niezłe te liczby, jeśli chodzi o Patryka. No, niezłe, niezłe. Podobnie jak u Mateusza. Ja jeszcze sobie sprawdzę tę kartkę. Ona w Zabrzu. Ukarany został Patryk. Więc tak jako ciekawostka. No też ciekawe, ciekawe na pewno liczby. Dokładność podań też niezła, chociaż lekko niższa. No ale 87% to też jest wynik. Wynik niezły. Martwią tylko te straty, bo 4 na mecz to jest, wydaje mi się, że dość dużo. No, to trzeba dążyć do tego, żeby ten wynik był jak najmniejszy, ale z drugiej strony prawie 6 odzyskanych piłek. No, statystyki na pewno też niezłe. Instant Index 218, czyli wynik też przyzwoity. Przyzwoite. Dobra, przechodzimy do kolejnego piłkarza z naszej tercji defensywnej. Mamy tutaj oczywiście Serafina Szotę, czyli człowieka, no, o którym się nawet nie spodziewałem, że będzie tutaj grał w Widzewie naprawdę na wysokim poziomie, ale po spotkaniu z KKS-em Kalisz, no okazuje się, że trafia do pierwszego składu. No, wiadomo, wykorzystał to, że gdzieś tam urazu i kontuzji dostał Mateusz Żyro, no a potem już tego miejsca nie oddał, aż do spotkania z Górnikiem Zabrze, czy po Górniku Zabrze, gdzie no zagrał, znaczy inaczej, tam musiał zejść z boiska po pierwszej połowie, potem dalej grał cały czas Serafin Szota, to nie jest tak, że on stracił to miejsce w składzie, natomiast w tamtym spotkaniu musiał zejść, no gdzieś tam najwyraźniej ta pierwsza połowa w Zabrzu mu totalnie nie wyszła. No dobra, spójrzmy na liczby. Jak wyglądają liczby Serafina? Instat Index 212 punktów, czyli na drugim miejscu pod tym kątem, jeśli chodzi o naszych obrońców. Występów 11, no wiadomo, tej początku rundy nie miał, nie był w składzie. Minuty 878, ale średnia punktów to jest 2 na mecz i to był ten złoty okres Widzewa w rundzie jesiennej, gdy Serafin Szota u nas grał, no bo naprawdę Widzew wtedy wszedł na falę i grał bardzo, ale to bardzo dobrą piłkę. Gole 0, asysta 1. No i teraz powiedz mi, gdzie jest asysta Serafina Szoty, pamiętasz? No byłaby do Jordiego Sancheza w Kielcach, ale był tak, spalony. Tam był spalony. A tak to sobie gdzieś chyba tak na szybko nie przypomnę. No właśnie też może. Jeżeli ktoś na czacie wie, to oczywiście zachęcamy do przypomnienia. Stracone gole 0,91, czyli proszę, nie dość, że najwyższa średnia punktowa, to jeszcze najmniej bramek traciliśmy, gdy Serafin Szota grał w Widzewie w meczu. Wygrane pojedynki 50%, no to już trochę słabiej, ale znowu dokładność podań 85%, czyli naprawdę na wysokim procencie ta dokładność podań, jeśli chodzi o każdego z widzewiaków. Podania kluczowe 0,36, przejęcia, przechwyty, odbiory już jest 12,82, czyli idziemy do góry, ale to nadal nie jest najlepszy zawodnik Widzewa pod tym kątem, ale jest najbliżej tej klasyfikacji top 15. Straty 3,66, odzyskane piłki 5,73, żółte kartki, dwie czerwone kartki 0. No i tu się możemy cieszyć, bo Serafin Szota był tą osobą w Mielcu, pamiętasz, która gdzieś tam łapała tego chyba Hamulicza i gdzie był ten VAR i zastanawiano się, czy będzie żółta, czy czerwona kartka. Ostatecznie była jedna żółta, czerwonej na szczęście w tej sytuacji nie było. A właśnie, a on czasem w Mielcu nie dał jakiejś asysty? Wiesz co, może tak być. Tak teraz kombinuję, że mogłoby to zaraz tam być. Szybko. Nie wiem, czy to nie do Jordiego. On nie, tak, chyba mi się kojarzy, bo na pewno jeden gol był bez asysta, a potem miał Dominik to... chyba Kun. Nie, to Paweł Zieliński dał. Paweł Zieliński jednak, widzisz, no to trzeba będzie sprawdzić, gdzie Serafin Szota, spróbujemy to znaleźć, może nam się uda. No dobra, no to co, dwa słowa odnośnie Serafina od ciebie. No, wskoczył do składu. Myślę, że niewielu by mogło przewidywać w tym momencie, że on będzie się prezentował tak dobrze. Zagrał no, kilka naprawdę świetnych spotkań. Zakończył też rundę dobrym meczem w Kielcach. Jeśli o Serafina chodzi, no to chyba najlepsze jego spotkanie wydaje mi się, że Mieć Legnica. Wtedy to wybicie z linii, generalnie bardzo solidny mecz w defensywie, no i... To już wiesz kiedy co? Była asysta Serafina Szoty w meczu z Miedzią Legnicą? Kiedy?
O, co w życiu bym na to nie wpadł. No teraz szybko odpaliłem mojego Excela, prawda, gdzie notuję wszelkiego rodzaju informacje i szybkie sprawdzenie nastąpiło i już wiemy, że Serafin Szota, asysta, proszę, to ta jedna asysta była tak z Miedzią Legnica. No to proszę, podanie do Bartka Pawłowskiego, no bo on tam potem, prawda, tak fajnie uderzył. Tak, no to jeszcze lepszy ten mecz, jeśli była tam jeszcze asysta. No i też liczę, że na wiosnę będzie dyspozycja podobna albo jeszcze lepsza. Albo jeszcze lepsza. Dobra, okej, okay, przechodzimy do największej przemiany w Widzewie. Piłkarz, którego odsądzano od czci wiary w rundzie wiosennej poprzedniego sezonu. Po meczu z Resowią to już według mnie i wielu kibiców Widzewa spakowany i odstawiony na boczne tora. To się okazuje, że ekstra klasa dla Austriaka po prostu jest stworzona. No i Martin Kreuzrigler, nauczyłem się wreszcie wymawiać jego nazwisko bezbłędnie. Bardzo się z tego powodu cieszę. No i zobacz, Instat Index 216 punktów, drugi po Patryku Stępińskim. Występów 16. To jest dopiero ciekawostka dla mnie, bo on odpuścił tylko i wyłącznie jedno spotkanie. Nie zagrał, a tak to w każdym, chociaż na chwilę jednak wszedł. Minut 1213, średnia punktów 2 na mecz. Jedna bramka strzelona dla Widzewa. No to wiadomo chyba, o którym meczu mówi. Pamiętasz, czy nie? Jeszcze raz mógłbyś. Kiedy powtórzyć? Bramka była Martina strzelona, powinieneś kojarzyć. Bramka Martina strzelona była. No na pewno strzelił Gala, poczekaj. Zagłębie Lubin, szybko ci przypomnę. Powtórzony karny. Tak, powtórzony karny po Marku Hanuszku. Także tam Martin Kreuzrigler wreszcie bramkę dla Widzewa strzelił. Długo czekał, ale się doczekał. Stracone gole 0,94. Wygrane pojedynki 63%. Dokładność podań 82%. Tu już trochę słabiej, prawda? No jako ten półlewy. Podania kluczowe 0,13. Przejęcia, przechwyty, odbiory już jest 14,25. Czyli był tak naprawdę chyba najbliżej ze wszystkich piłkarzy, którzy mógł gdzieś tam. Który mógł gdzieś tam no, być w tym top 15. 3,40 strat, odzyskane 7,87, żółta kartka tylko i wyłącznie jedna, czyli naprawdę no, Liga Dżentelmenów w defensywie Widzewa i chyba tak to trzeba skomentować. No, ja bym nie przypuszczał, że można z niego zrobić takiego piłkarza. No ale to dobrze, trener Niedźwiedź cały czas pod tym względem zaskakuje, liczę, że, bo jeszcze jest kilku takich kandydatów, z których można by było lepszych piłkarzy zrobić, bo w formie są raczej średniej. Może już tutaj nie będziemy się pastwić nad niektórymi, ale jeśli by trenerowi się, Niedźwiedziowi się udało jeszcze powtórzyć ten wyczyn, to by było super. To by było super. No to słuchaj, ja liczę na tego piłkarza właśnie, że to z niego się jeszcze zrobi pana piłkarza, bo ma potencjał, ma możliwości, no to teraz niech do niego tylko jeszcze trener Niedźwiedź trafi i będzie to wyglądało bardzo dobrze. Mowa oczywiście grającym z numerem 3 Bożidarze Czorbadzińskim, czyli najlepszym pod względem Instat Indeksu piłkarzu Widzewa. Także to jest naprawdę ciekawa sprawa. 231 punktów nabitych w 7 spotkaniach. Minut 433, no ale średnia punktów 1,43. No i to były te najtrudniejsze, co ciekawe, spotkania Widzewa, no bo nie oszukujmy się, ale początek i terminarz nasz nie był najlepszy na samym początku. To się dopiero potem zmieniło, no i w momencie, jak to się zmieniło, prawda, na troszeczkę słabszych piłkarzy, no to zmieniła się też linia defensywna i Widzew zaczął trochę inaczej punktować. Dokładność podań 92%, wygrane pojedynki 78%, co naprawdę, no jest, te liczby to są rewelacyjne, prawda? Przejęcia, przechwyty 9,71, najmniej strat, bo zaledwie 1,14, jedna żółta kartka. No to pytanie w takim przypadku, co tu nie gra? Jeżeli liczby są tak dobre, a mimo wszystko jednak Bożidar stracił miejsce w składzie. No Bożidar nie gra w ogóle przede wszystkim, więc... Ale jak już gra, to liczby ma, patrz, no to wiesz. No tak, ale z jakiegoś powodu jednak został zupełnie odstawiony i w pewnym momencie no trener Niedźwiedź wolał wystawić na jego pozycji Mateusza Żyrę czy Serafina Szotę, którzy no nie zawsze na tej pozycji grywali, szczególnie Serafin Szota. On był raczej sprowadzany z myślą o tym półprawym stoperze i w momencie, kiedy Żyro doznał kontuzji, to zamiast sięgać po Czorbadzińskiego, wolał
wolał... Po głosie meczu z Kaliszem chyba, bo tam Szota zagrał naprawdę dobre zawody, prawda? Czorbadziski, no wiemy, niestety te trzy bramki w pierwszej połowie chyba troszeczkę na jego konto poszły. No i tak wyszło potem tak jak to wyszło. Dobra, bo została nam minuta, mamy ostatniego piłkarza. Adam Dębiński, debiutant z Akademii Widzewa. Udało się temu młodemu piłkarzowi wejść na parę minut dosłownie w jednym spotkaniu. Także szybciutko statystyka u niego. No i stat indeks 0. Występy, no można by powiedzieć, że 1, ale nie wpisywaliśmy, prawda, jako jego no minut troszeczkę. Tu 3 minuty, nie 433 oczywiście. No i najlepsza średnia punktów, bo 3 na mecz, no ale nic więcej tutaj raczej nie mógł zrobić. Miał jeden przechwyt, prawda, jedną stratę i jedną piłkę odzyskaną. Także jak na 3 minuty gry, no to tyle Adam Dębiński. Melodia przyszłości, jeżeli chodzi o Widzew i chyba ten na to, tak to trzeba ostatecznie podsumować, że mówiąc o tym piłkarzu, to chyba na razie tylko tyle, ale pokazuje się dobrze w drugiej drużynie, kto wie, może wiosną dostanie minut więcej. No właśnie jestem ciekawy tak swoją drogą, jak będzie wyglądało to rotowanie młodzieżowcami, generalnie minuty młodzieżowców w momencie, kiedy utrzymanie mamy już prawie pewne. A jeśli jeszcze teraz nie jest pewne, to pewnie przyjdzie taki moment w tej rundzie, kiedy będziemy mogli powiedzieć, że utrzymanie jest pewne. No i ciekawy jestem, czy będzie wtedy częściej sięgał po tych piłkarzy młodzieżowych trener Niedźwiedź. Dokładnie tak. Dobra, słuchajcie, wybiła godzina 20, audycję na dzisiaj kończymy. Wy też się pewnie spieszycie i zaraz będziecie uciekać na mecz Stanów Zjednoczonych z Walią, czyli kolejne spotkanie w ramach Mistrzostw Świata odbywających się w Katarze. My wam wraz z Mikołajem serdecznie dziękujemy za to, że byliście z nami podczas podsumowania rundy, gdzie rozmawialiśmy o obrońcach. Jutro z rana u nas na antenie Trybuna Prasowa oczywiście Maciek Wojciechowski, a wieczorkiem będą... rozmowy, ale niekoniecznie jako rozmowy. Tutaj prawdopodobnie będzie to reprezentacyjny talk show po meczu Meksyku z Polską. Będziecie mieli otwartą linię i spróbujemy tutaj zrobić taką fajną audycję, troszeczkę inną niż zwykle. A za dzisiaj wam jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Trzymajcie się ciepło. Dobrego wieczoru wam życzymy i do usłyszenia. Cześć. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi.